Kolejny druk, zgodnie z paragrafem 204 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1428 minął termin zgłaszania autopoprawek. W terminie zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad poprawką. Akceptacja aneks nr 1 do porozumienia pomiędzy wojewodą małopolskim a prezydentem miasta Krakowa w sprawie powierzenia prezydentowi miasta Krakowa prowadzenia niektórych spraw z zakresu właścicielstwa małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytku. Niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1428, tryb jednego czytania. Referuje pan Jerzy Zbiegień. Bardzo proszę. Tomek, będziesz prowadził zaraz. No nie było ci. Dzień dobry, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Panie Sekretarzu. Pragnę przedstawić projekt uchwały w sprawie akceptacji zmiany porozumienia dotyczącego powierzenia prezydentowi miasta Krakowa prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytku. Jak Państwo wiecie, w połowie kwietnia nastąpiła zmiana organizacyjna w strukturze Urzędu Miasta. Zostało wydzielone Biuro Miejskiego Konserwatora. Także ten projekt i ten aneks do umowy wiąże się z dostosowaniem zapisu porozumienia do aktualnego stanu, jaki jest, jeśli chodzi o stan organizacyjny w Urzędzie Miasta. Wprowadza pewnego rodzaju nowe zapisy, ale te nowe zapisy dotyczą spraw, które były już w poprzednim porozumieniu ujęte, natomiast w trakcie realizacji porozumienia wyniknęły sprawy doprecyzowania zapisów. Tutaj między innymi chodzi o kwestię uzgadniania projektów decyzji lokalizacyjnych dla terenów objętych ochroną konserwatorską, także kwestie związane z trybem postępowania konserwatora zabytku w przypadku znalezienia przedmiotów, które mają znamiona zabytków, czyli ta kwestia nadzoru archeologicznego, a także wprowadza zapis, który dotyczy uszczegółowania i zapisu dotyczącego uzgadniania projektu budowlanego w trybie artykułu 39 ust. 3 prawa budowlanego. Projekt nie powoduje zmian w wysokości czy dodatkowych kosztów i będzie realizowany w budżecie niezmienionym. Także bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały w sprawie akceptacji. Dodam, że projekt aneksu w trybie dwustronnych rokowań został uzgodniony przez pana wojewodę i wojewódzkiego konserwatora zabytku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie odbędzie się w bloku głosowań.